dobry. Ja chciałam opowiedzieć o sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj na Komisji Infrastruktury, gdzie odbyło się pierwsze czytanie projektu złożonego przez Lewicę, bardzo krótkiej noweli prawa przewozowego. Na tej komisji głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości i posłów Konfederacji ten projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu, w zasadzie bez żadnej argumentacji, co jest nie tak z tym projektem. Nie było woli politycznej, żeby nad tym projektem dalej pracować, żeby o nim rozmawiać. Nowela była krótka. Tak naprawdę chodziło o to, by dać możliwość konduktorom, kierownikom pociągów, kontrolerom możliwość do usunięcia z pojazdu osoby, która nie stosuje się do obecnie obowiązujących zaleceń, czyli noszenia maseczki, zakrywania ust i nosa. Obecnie sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę pasażer może, mówiąc kolokwialnie, zaśmiać się w twarz konduktorowi, może nie wyjść z pociągu i niewiele można z tym zrobić poza ewentualnym wezwaniem policji na najbliższą stację, co oczywiście skutkuje dużymi opóźnieniami, utrudnieniami, ale także, co najważniejsze, zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów, ale także obsługi pociągów. Uważam, że ta decyzja, która zapadła wczoraj na Komisji Infrastruktury, decyzja, która wyszła z Ministerstwa Infrastruktury i za którą zagłosowali posłowie obozu Zjednoczonej Prawicy, jest absurdalna, jest nieodpowiedzialna, jest po prostu głupia. Nie można wprowadzać obostrzeń, których potem nie można egzekwować. Tak wygląda właśnie sytuacja, jeśli chodzi o zakrywanie ust i nosa w transporcie publicznym. My potrzebujemy takich rozwiązań. Te rozwiązania powinny być wprowadzone dawno temu, kiedy ten obowiązek był wprowadzony. Tutaj naprawdę nie ma co się obrażać na opozycję, nie ma co się obrażać na lewicę, bo kiedy proponujemy rozsądne rozwiązania, rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo Polek i Polaków, one po prostu powinny zostać przyjęte, powinniśmy o nich rozmawiać, powinniśmy o nich dyskutować. Senator Wojciech Konieczny przed chwilą opowiadał, jak wygląda ta sytuacja epidemiczna, jak rośnie liczba wykrywanych zakażeń i co się dzieje. Tutaj ten przepis, który wczoraj przepadł, na którym rząd nie chciał dyskutować, mógłby właśnie w tym pomóc. Dziękuję.